Bardzo nas cieszą te 3 punkty, bo bardzo dawno nie wygraliśmy. Ale tym bardziej smakuje zwycięstwo nad Legią, która teraz jest w lidze rozpędzona, w Lidze Mistrzów awansowała dalej, także na pewno byli pewni siebie. Ale tak jak mówię, my byliśmy skoncentrowani, świadomi tego, że możemy to spotkanie wygrać i udało nam się ten cel zrealizować. W pierwszej połowie to nie byliśmy my, w drugiej połowie wzięliśmy się do roboty, jednak trochę zabrakło czasu, aby strzelić drugą bramkę. To jeden z lepszych momentów, bo Ruch był w ciężkiej sytuacji po tych pierwszych takich meczach, gdzie może nie graliśmy słabo, ale nie punktowaliśmy. Wszyscy już po tych pierwszych meczach skazywali nas na to, że będziemy grali utrzymanie, że z Legią na pewno przegramy. Ta złość była dzisiaj widoczna. I takie momenty są najlepsze, gdzie właśnie skazani jesteśmy na porażkę, ale w szatni jest ogromna mobilizacja i potrafimy zrobić niespodziankę. Także ogromnie się cieszę. Tych momentów na pewno w mojej przygodzie było dużo fajnych, ale ten jest jeden z fajniejszych, bo to był ciężki moment i to cieszy. Na pewno w pierwszej połowie realizowanie zadań taktycznych wyznaczonych przez trenera. W drugiej połowie, tak mówię, niestety straciliśmy bramkę, ale to nie podłamało drużyny i konsekwentnie dalej do końca spotkania utrzymywaliśmy wynik. Tutaj u siebie trzeba było troszeczkę więcej akcentów ofensywnych i to zrobiliśmy. Ja to mówiłem na konferencji, że musimy stworzyć sobie 4-5 sytuacji, żeby dwie strzelić i tak też było. To nie były dwie tylko sytuacje, tylko to było kilka sytuacji i dlatego wygraliśmy ten mecz. Drużyna z Chorzowa będzie drużyną, która będzie walczyła o każdy metr boiska i oby tak było w kolejnych spotkaniach.